Piłkarze KSZO 1929 cieszą się ze zdobycia kolejnej bramki. Bez wątpienia jak najwięcej takich obrazków chcą oglądać kibice pomarańczowo-czarnych. Drużyna prowadzona przez Radosława Jacka miała trudny moment, jednak w ostatnich dwóch ligowych meczach sięgnęła po komplet punktów. W minionej kolejce pokonała na wyjeździe Pogoń Sokół Lubaczów 1-0. W Lubaczowie już zdecydowanie zespół inaczej funkcjonował, widziałem więcej takich rzeczy, które chciałbym widzieć po zespole, już większa pewność trochę w graniu w piłkę, dobra organizacja gry, większa chęć takiego współpracowania ze sobą, więc no jakby dużo siedzi w głowach chłopaków i mam nadzieję, że te głowy zaczynają puszczać i pójdzie to w dobrym kierunku. Po 12 kolejkach KSZO 1929 zajmuje 8 miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. Najbliższy rywal pomarańczowo-czarnych, Wiślanie z Kawina, traci do nich 4 oczka i plasuje się na 11 pozycji. Zespół z województwa małopolskiego 3 ostatnie mecze wygrał. W miniony weekend Wiślanie pokonali u siebie wicelidera Siarkę Tarnobrzeg 3-1. Uważam, że miejsce, które zajmują, nie oddaje jakości tej drużyny, doświadczenia, bo tam naprawdę jest grono zawodników, którzy już swoje piłce osiągnęli i mieli dobre momenty na wyższym poziomie niż trzecia liga. Gdzieś się nowy trener, który przejął zespół, powoli go tam scala i daje swoje rzeczy. Jest to dosyć powtarzalna drużyna. Spotkanie pomiędzy KSZO 1929 i Wiślanami z Kawina zostanie rozegrane w niedzielę 20 października. Pierwszy gwizdek na stadionie w Ostrowcu Świętokrzyskim wybrzmi o godzinie 18:00.